Dobry wieczór Państwu, magister Zarzycki. W filmiku, w którym broniłem profesora Chazana, ktoś dał komentarz taki, że przecież został ustanowiony kompromis taki antyaborcyjny, który co prawda zakazuje w Polsce aborcji, z wyjątkiem, ale jednak z wyjątkiem tych trzech przypadków, czyli jeżeli ciąża pochodzi z gwałtu, jeżeli ciąża zagraża życiu matki lub jeżeli dziecko poczęte jest dzieckiem chorym. I proszę Państwa, ja z tym komentarzem nie zgadzam się, dlatego że ten kompromis nie zawierał profesor Chazan. Ten kompromis zawarli politycy. A profesor Chazan ma swoje poglądy, identyczne z moimi, że życia ludzkiego nie wolno odbierać niewinnej osobie i koniec. I tutaj nie ma żadnej dyskusji, moim zdaniem i zdaniem również profesora Chazana. Dlaczego taki pogląd, proszę Państwa, jest tak istotny? No dla kogoś wierzącego, który wierzy, że nad naszym światem czuwa jego Stwórca, no to sprawa jest oczywista, no po prostu tak nie wolno robić i koniec. Natomiast nawet jak ktoś nie jest osobą wierzącą, to powinien wziąć takie pod uwagę argumenty zdroworozsądkowe, a mianowicie, że jeżeli ktoś zacznie się bawić w Pana Boga, czyli decydować, czyje życie ma sens, a czyje nie ma sensu, że na przykład życie osoby bardzo ciężko chorej to już sensu nie ma i należy taką osobę zabić, to proszę Państwa, to jest wejście na taką ścieżkę, która prowadzi nieuchronnie do tego, że pojawiają się potem tacy zbrodniarze jak Hitler, Himmler, Lenin, Stalin, Pol Pot, którzy już nie tylko osoby ciężko chore chcą zabijać, ale chcą zabijać osoby, które są innej narodowości, na przykład żydowskiej, które są innej klasy, na przykład są kapitalistami lub burżujami lub kułakami lub niewygodnymi z jakichś innych powodów. Po prostu taka ścieżka prowadzi nieuchronnie do zbrodni i należy zawsze stanowczo przerywać pierwszy krok, który ku takiej ścieżce zmierza i tak zrobił właśnie profesor Chazan, tak zrobiła pewna kanadyjska obrończyni prawa do życia osób nienarodzonych, która spędziła prawie 2 lata w więzieniu, dlatego że przed klinikami aborcyjnymi rozdawała ulotki, rozdawała kwiaty i przekonywała kobiety, które chciały przerwać ciążę, chciały zabić swoje dziecko, że to jest czyn niegodny, czyn niedobry. Niedobry oczywiście dla ich dziecka, no bo kończy się śmiercią, ale również niedobry dla nich, dlatego że jest coś takiego jak syndrom poaborcyjny, który unieszczęśliwia te kobiety, które dokonały aborcji, a niektóre z nich kończą w szpitalach psychiatrycznych lub wręcz porywają się w konsekwencji na swoje życie, ponieważ nie mogą z tą świadomością przeżyć. Żegnam Państwa.